autor 4 książek na temat zagrożeń duchowych i okultyzmu. Od ponad 10 lat pełni posługę pomocy ludziom zniewolonym i dręczonym przez złe duchy. Na podstawie zdobytego doświadczenia wygłosił wiele prelekcji na temat zagrożeń duchowych. Grzegorz Bacik. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Panie Grzegorzu, jak to się stało, że przez wiele lat pełni Pan tak trudną i pełną poświęcenia posługę? Ponad 10 lat temu miałem okazję spotkać pierwsze osoby, które były zniewolone, które były dręczone. Początki tej posługi wiążą się tak naprawdę z działalnością ojca Józefa Witko. Jakby u jego boku, przy jego działalności, jego posłudze, miałem okazję te osoby spotykać i tak się ta posługa zaczęła. Pojawiały się pierwsze osoby, którym trzeba było pomagać na tyle, na ile potrafiłem. Bym mógł Pan wyjaśnić, ponieważ ma Pan do czynienia z modlitwą uwolnienia, pomaga właśnie Pan tym ludziom zniewolonym i dręczonym. Jaka jest różnica pomiędzy egzorcyzmem, modlitwą uwolnienia? Początki właśnie tej posługi były takie, że tak naprawdę człowiek musiał sam dochodzić do wielu rzeczy. Dochodzi do tego, w jaki sposób pomagać, jak można pomagać. Krążyły różne informacje różnych osób, które niekoniecznie były związane z tą posługą. Co wolno robić, czego nie wolno robić. To były wszystko tak naprawdę informacje niepotwierdzone dokumentami kościelnymi, nauczaniem Kościoła. I człowiek musiał sam po prostu zacząć ten temat zgłębiać coraz bardziej. Tak jak powiedziałem, początki były jakby przy tej wspólnocie, przy ojcu Witko, natomiast później trzeba było tą działalność mocno rozwijać samodzielnie. W pewnym czasie doszedłem do jakby takiego przekonania, wiedzy, że czym innym jest zupełnie egzorcyzm, czym innym jest modlitwa uwolnienie, czym innym jest egzorcyzm prywatny, egzorcyzm prosty. Egzorcyzm prosty to jest modlitwa uwolnienie tak naprawdę, czyli taka modlitwa, którą każdy człowiek może zanosić do Pana Boga, prosić o uwolnienie drugiej osoby, prosić o uwolnienie własne. I na to mówimy egzorcyzm prosty, po to, żeby w jakiś sposób rozgraniczyć pomiędzy egzorcyzmem tym uroczystym, egzorcyzmem prostym, staramy się mówić, że jest to modlitwa o uwolnienie, żeby nie było tu nieporozumień. Egzorcyzm uroczysty z kolei to jest modlitwa stosowana, używana przez kapłanów, którzy mają specjalne upoważnienie od biskupa, którzy są egzorcystami i oni używają modlitwy o uwolnienie, którą nazywamy egzorcyzmem uroczystym. Stosują rytuał egzorcyzmu. Oni mogą tylko i wyłącznie tą modlitwą się posługiwać. Natomiast modlitwa o uwolnienie jest to modlitwa każdej osoby, czy to świeckiej, czy to osoby duchownej, w której po prostu nie używamy rytuału egzorcyzmów. Natomiast jedna i druga modlitwa ma taki sam cel, czyli uwolnienie człowieka od działania złego ducha. I teraz, jeżeli mówimy o modlitwie uwolnienie, to może być modlitwa błagalna kierowana do Pana Boga z prośbą o uwolnienie, ale to może być również modlitwa w jakiś sposób kierowana, może nie modlitwa, ale słowa kierowane w jakiś sposób bezpośrednio do złych duchów. Jest taka modlitwa w książeczce, którą napisał ksiądz Marian Polak, Walczymy z szatanem. I tam jest kilka egzorcyzmów właśnie tych prostych, egzorcyzmów prywatnych, posiadających imprimatur kurii warszawsko-praskiej do prywatnego odmawiania również dla osób świeckich. Tam są sformułowania, są zwroty, które są kierowane również właśnie do złych duchów, duchy pijaństwa, duch alkoholizmu, oddalcie się od nas, od naszych braci i sióstr, duchy zabijań narodzonych, duchy nienawiści, duchy samobójstwa. Odejdźcie od nas. W imię Jezusa nakazujemy wam, oddalcie się od nas. I to są modlitwy prywatne. Nie są to modlitwy stosowane w imieniu Kościoła, tak jak egzorcyzm uroczysty. Tym się różnią od siebie te modlitwy. Proszę mi powiedzieć, jaką wagę tutaj trzeba przywiązać właśnie do sakramentu pokuty? Czy zdarza się tak, że nie trzeba przeprowadzać na przykład modlitwy o uwolnienie, bo sam sakrament pokuty już daje wyzwolenie takiej osobie? Tak naprawdę sakrament pokuty to jest jakby pierwszy etap podstawowy i najważniejszy wejścia w proces uwolnienia. Proces uwolnienia, dlatego że sakrament pokuty jest nazywany bardzo często i słusznie pierwszym podstawowym egzorcyzmem.
Dlatego, że uwolnienie tak naprawdę od złego ducha to jest wyjście spod władzy złego ducha, a wejście pod władzę Pana Boga. Człowiek, który się spowiada, który oddaje swoje grzechy w sakramencie spowiedzi, można powiedzieć, staje się już wolny. Staje się wolny, dlatego że wybiera Boga, czyli oddaje swoje grzechy, swoje słabości. Bóg te grzechy gładzi, Bóg te grzechy usuwa. Prawda? Czyli wychodzimy spod władzy działania złego ducha. Ktoś powie, no dobrze, ale później te dręczenia dalej są. Są dręczenia, dlatego że zły duch jest istotą. Prawda? Jest istotą, która zrobi wszystko, żeby wrócić, żeby człowieka nadal dręczyć. Natomiast sakrament spowiedzi jest tym właśnie podstawowym egzorcyzmem, który uwalnia spod tej podstawowej władzy złego ducha, tej największej, i jest pierwszym, najważniejszym krokiem w drodze do uwolnienia. I miałem dwa razy takie sytuacje, spotkałem się z takimi dwoma przypadkami, kiedy przyszła osoba na modlitwę, na rozmowę. Rozmawiałem z tą osobą, ta osoba wiele lat zajmowała się magią, zajmowała się okultyzmem. W czasie rozmowy już to zło może nie zaczęło się wprost manifestować, ale jej zachowanie pokazywało, że ten zły duch rzeczywiście jest przy niej bardzo blisko, że ta osoba jest dręczona, że jest zniewolona. Ta osoba po prostu się trzęsła, zaczęła się jąkać w czasie rozmowy, zaczęła się niesamowicie pocić. To była młoda osoba, ona miała może 27-28 lat. I tak się akurat złożyło, że był obecny wtedy obok, za ścianą, przyjmował ludzi ojciec Eugeniusz Kwiatkowski, egzorcysta, taki bardzo już sędziwy człowiek, starszy kapłan. I akurat tak się złożyło, no na pewno nie przypadkiem, że wszedł do nas do pokoju. Zapukał, wszedł, pyta się, co słychać. Ja mówię, ojcze, jeżeli ojciec przyszedł tutaj, co się nigdy nie zdarzało do tej pory, a zawsze mieliśmy tą posługę w tym samym czasie, za ścianą. Mówię, że ta osoba ma taki i taki problem. Pytam tej dziewczyny, czy mogę tu ojcu Eugeniuszowi powiedzieć, jaka jest sprawa. Mówi, że tak. Ja mu powiedziałem, ta dziewczyna nie była do spowiedzi przez około 7 lat. Problem ma taki, że była bardzo mocno związana z magią, z okultyzmem, z czarami. Ojciec Eugeniusz zadał pierwsze pytanie, czy nie chciałaby się pojednać z Bogiem. Ona mówi, chciałabym, ale nie mogę. Dlaczego? No bo nie jestem przygotowana do spowiedzi. On pyta się, czy to, co on mi powiedział, wskazał na mnie, czy to wszystko miało miejsce, czy chcesz coś jeszcze dodać? Ona mówi, że nie, to jest wszystko, co chciałabym na spowiedzi wyznać. Pyta się, czy żałujesz za te grzechy. Mówi, że żałuję. I w tym momencie ojciec Eugeniusz po prostu podniósł dłoń, udzielił tej osobie rozgrzeszenia. W momencie udzielenia rozgrzeszenia całkowicie wszystkie te objawy, które u niej miały miejsce, ustały. W jednej chwili ta osoba później odzywała się po miesiącu, może po 4 miesiącach, napisała maila drugiego, mówi, że skończyło się wszystko. Czyli sakrament spowiedzi w tym przypadku zakończył całkowicie to zniewolenie, które miało miejsce. I taka druga sytuacja miała dokładnie miejsce za może pół roku, była inna osoba, była dokładnie identyczna sytuacja. Też poprosiłem wtedy ojca Eugeniusza, przyszedł kapłan, udzielił rozgrzeszenia i też ta osoba została uwolniona. Taka jest wartość sakramentu spowiedzi. Jakby pan odniósł się do bardzo popularnej dzisiaj, zwłaszcza w kręgach charyzmatycznych, modlitwy pięciu kluczy? Czym ona różni się od zwykłej modlitwy uwolnienia i jakie zagrożenia mogą płynąć właśnie z tej metody modlitwy? Znaczy powiem tak, słowo metoda, samo słowo metoda już dla mnie jest takim czymś odpychającym, dlatego że przez prawie 13 lat tej posługi bezpośrednio przy ludziach opętanych czy dręczonych, przede wszystkim zniewolonych, można bardzo łatwo zauważyć, że nie ma metody uwolnienia człowieka, nie ma schematu, który może spowodować, że człowiek zostanie uwolniony. Metoda pięciu kluczy wymienia pięć elementów ważnych na tej drodze do uwolnienia. Mówi tam o nawróceniu, mówi o wyrzeczeniu się zła, mówi o przebaczeniu, mówi o stanięciu w autorytecie Jezusa i trwaniu w błogosławieństwu Bożym. To są jakby te pięć kroków, prawda? I one wszystkie pięć, tak naprawdę wszystkie te pięć kroków ma duży sens, bo wiadomo, że podstawą uwolnienia to jest nawrócenie. Podstawą uwolnienia jest również przebaczenie, jest wyrzeczenie się zła, zerwanie z tym złem. I to jest wszystko tutaj, z tym się można zgodzić, jak najbardziej. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie może to być określane jako metoda. Spotkałem się z tym, że we wspólnotach ta metoda jest bardzo chętnie stosowana, promowana jako wspaniała, doskonała. Owszem, elementy, które tam są wymienione, powtarzam, są bardzo istotne na drodze do uwolnienia, ale
ta metoda, jeżeli chciałbym powiedzieć, że stosuję taką metodę, to mam osoby, w stosunku do których tą metodę stosuję przez pół roku, 5 lat, 7 lat, bo tyle trwało ich wychodzenie. Więc nie można zastosować metody 5 kluczy na jednym spotkaniu z osobą dręczoną czy zniewoloną, czy na 3 spotkaniach, bo sam proces nawrócenia, który tam jest podany, wskazany, ten pierwszy krok jak najważniejszy, to jest często krok, który trwa miesiącami albo latami nieraz. Nawracanie tak naprawdę towarzyszy nam przez całe życie, musimy się nawracać. Również przebaczenie drugiej osobie, to są nieraz naprawdę tak trudne procesy, które trwają miesiącami. Przerabia się to z ludźmi przez wiele miesięcy, czasami przez lata. Czyli te elementy są stosowane na drodze uwolnienia, w tym procesie uwalniania, natomiast nie można tego zastosować w jednym momencie, na jednym spotkaniu czy na 3 spotkaniach. Poza tym nie wiem, na ile w tej metodzie jest to używane, natomiast no, nie spotkałem się, w tych 5 elementach tego nie ma. Pytanie, na ile jest tam nakierowanie w tej metodzie na sakramenty, właśnie na wartość sakramentu pokuty. Na ile jest nakierowanie na wartość sakramentu Eucharystii przede wszystkim i czy jest tam również nakierowanie na łączność z Matką Bożą, z Maryją. Jeżeli tego nie ma, no to ta metoda staje się taka bardzo, bardzo niepełna. Jakie błędy najczęściej właśnie otwierają człowieka na działanie złego ducha, gdzieś otwierają przestrzeń życia osoby na to działanie? Znaczy przede wszystkim grzech, prawda? Grzech jest czymś, co otwiera nas na działanie złego ducha. No to jest jakby taka podstawowa, najbardziej prawidłowa odpowiedź. Sam grzech. Natomiast są takie szczególne grzechy, czy czyny, czynności, które sprawiają, że złym duchom jest dużo łatwiej zbliżyć się do człowieka, które są wręcz, bym powiedział, inspirowane przez złe duchy. No to są właśnie grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu, czyli grzechy bałwochwarstwa. I tu oczywiście należy wymienić wszelkiego rodzaju formy okultyzmu, czy to będzie wróżbiarstwo, czy to będzie wywoływanie duchów, czy to będzie bioenergoterapia, reiki, różnego rodzaju właśnie metody wschodnie, filozofie wschodnie, medytacje wschodnie, czy choćby yoga, prawda? Ale bałwochwarstwo to nie jest tylko i wyłącznie sam okultyzm, sama magia. Bałwochwarstwo to jest również to, jeżeli my stawiamy coś ponad Bogiem. Często zdrowie może być czymś, co staje się naszym bożkiem. Czy coś, co sprawia, że człowiek tak naprawdę może nie powie, że odrzuca Boga, ale zachowaniem swoim życiem pokazuje, że na pierwszym miejscu nie jest Bóg, tylko jest zdrowie. Są pieniądze, jest stanowisko, nawet to, co jest dzisiaj tak bardzo popularne, charyzmaty, czyli coś, co tak naprawdę jest nam dane przez Boga, coś, co jest nam dane przez, dostajemy od Ducha Świętego, ale te dary nie mogą stać powyżej Boga, czyli same dary same w sobie nie mogą być dla nas bożkiem. Dla nas Bogiem ma być Bóg, który nas obdarowuje zdrowiem, szczęściem, charyzmatami, ale one nie mogą nam zasłaniać tego Boga. To są te różne elementy, które powodują, że człowiek się otwiera na działalność złych duchów. I tutaj chciałbym się odwołać też do słów, do książki księdza profesora Królikowskiego, tutaj z diecezji tarnowskiej, autora bardzo ciekawych wielu publikacji. I na temat, ksiądz Królikowski był również egzorcystą swego czasu. I on napisał w jednej swojej książce, bodajże Wyklinam Cię i Wypędzam, nawiązując do listu świętego Pawła do Koryntian. Powiedział wprost, po prostu cześć oddawana bożkom przechodzi na demony. Odwołał się do listu do Rzymian, w którym jest powiedziane, że Bożek tak naprawdę jest niczym, Bożek nie istnieje, ale jeżeli poganie, czyli każdy z nas, kto oddaje cześć tym bożkom, oddaje im cześć, zawierza im swoje życie, to wtedy święty Paweł mówi, jednoczy się z demonami. Dlaczego? Bo ten bożek, czy to będzie talizman, czy to będzie amulet, czy to będzie właśnie coś, co stawiamy ponad Bogiem, czyli jest naszym bożkiem, to coś nie jest nam w stanie zapewnić szczęścia, zdrowia, życia wiecznego. A my do tego się zwracamy. I w tym momencie dla złych duchów jest to taki wyraźny sygnał. Warto tym człowiekiem się zainteresować, bo on nie zwraca się do Boga, on się zwraca do bożka, który mu tego nie da. Bożek tego mu nie da, więc my mu to dajmy. Jeżeli mu to damy, to wtedy po prostu on przestanie się zwracać do Boga. Będzie się zwracał dalej do tych swoich bożków. My się mu nie pokazujmy. Jako złe duchy nie pokazujmy mu swojej obecności, ale dawajmy mu to, czego on oczekuje od tego bożka.
To właśnie może być zdrowie, to może być kariera, pieniądze, to mogą być te dary, którymi człowiek chce posługiwać za wszelką cenę. Uzdrawianie, uwalniania, jakieś proroctwa, które, tak jak powiedziałem, same w sobie nie są złe, jeżeli pochodzą od Boga, ale jeżeli człowiek się ukierunkowuje na te dary, za wszelką cenę chce je mieć, żeby nimi posługiwać, żeby pokazywać swoją osobę, zły duch mówi, tak jak powiedział święty Paweł, zły duch ci to da. On ci to da. Ważne, żebyś ty się fascynował właśnie tymi bożkami, tymi darami, a nie Bogiem. I tak powiedział ksiądz Królikowski, cześć oddawana bożkom przechodzi na demony. I święty Paweł powiedział, nie chciałby, byście się jednoczyli z demonami. Czyli wskazał wyraźnie, człowiek, który oddaje się bożkom, zawierza swoje życie bożkom, są one dla niego ważniejsze niż Bóg, jednoczy się z demonami. To są takie bardzo mocne słowa. Nie chciałbym, byście się jednoczyli z demonami. W dobie, kiedy spotykamy się z bardzo dużym atakiem na Matkę Bożą, bądź też całkowitym przemilczeniem jej osoby, jak Pan odniósłby się do roli Maryi w procesie uwalniania i w dziele zbawczym Boga? No, temat Matki Bożej to jest temat bardzo szeroki, to jest temat na oddzielne spotkanie, rozmowę, dlatego że tutaj można było wiele, można powiedzieć, godzin na ten temat rozmawiać. Jest to postać, jest to osoba, której no, nie da się w żaden sposób przecenić. Jest to ktoś, kto jest najpotężniejszy z ludzi, tak bym mógł powiedzieć, prawda? Przede wszystkim na pierwszym miejscu mamy Boga w Trójcy Świętej, prawda? Mamy Boga Ojca, mamy Pana Jezusa, mamy Ducha Świętego. Natomiast powiedziałbym, że zaraz po nich no, jest właśnie Maryja. I to jest Maryja, jest tym kimś, kto pełni taką szczególną rolę w procesie uwalniania. Dlatego, że jak wiemy, znając choćby modlitwę, potężna niebios królowo, Bóg obdarzył cię władzą i posłannictwem. Władzą i posłannictwem, aby zdeptała głowę szatana, czyli Bóg dał Maryi władzę nad piekłem, nad złymi duchami. One doskonale to wiedzą. I na co to musimy zwrócić uwagę? Dlaczego ta jej władza jest taka szczególna? Pomijam wszystkie te elementy, te przymioty, które się jej przynależą jako królowie, jako pani, prawda? Ale jeden z kapłanów zwrócił uwagę na taki ważną rzecz, ważny szczegół. Maryja jest jedno z najpokorniejszych. Jej imię, czy najpokorniejsza spośród ludzi, imię Maryi to Miriam. Miriam w języku hebrajskim ma ponoć znaczenie również poza Maryją, to kropelka. Czyli coś, co jest najmniejsze, niepozorne. No, kropla to jest coś bardzo małego. Bóg, wiedząc, jak Maryja jest bardzo pokorna, jak bardzo jest uniżona w każdej dziedzinie, i wiedząc o tym, że pokora to jest coś, co jest znienawidzone przez złego ducha, czego on się panicznie, potwornie boi, właśnie tej kobiecie daje tą szczególną władzę. Daje tą szczególną władzę, bo wie, że demon, który będzie musiał stanąć do konfrontacji z kimś tak małym, tak bardzo pokornym, po prostu nie jest w stanie tego wytrzymać. Dla niego jest to upokorzenie, bo on wie, że musi być posłuszny. On wie, że Maryi musi być posłuszny, bo ona ma władzę nad nim i on wie, że ona ma tą władzę. Dla niego jest znacznie łatwiej ulec Jezusowi, być posłusznym Jezusowi, bo on wie, że Jezus jest Bogiem. Prawda? Wie, że Bogu musi być posłuszny. Wie, że Bóg jest większy od niego. Że jest stworzeniem, że Bóg go nawet tak naprawdę stworzył jako anioła. Natomiast Maryja dla niego w jego oczach jest kimś właśnie niepozornym, małym, jest zwykłym człowiekiem z krwi i kości, jest kobietą i wie, że musi być jej poddany, musi być jej posłuszny. Więc jak ten kapłan powiedział, on woli uciec niż stanąć do konfrontacji z Maryją. W przypadku obecności Jezusa on nawet upadnie na kolana, których nie ma, ale odda mu pokłon. Odda pokłon Jezusowi. Oddanie pokłonu Maryi, jeżeli jest zmuszony do tego, dla niego jest po prostu potwornym upokorzeniem. Dlatego, że on też jest stworzeniem i ona jest stworzeniem. I on w tym momencie musi upaść przed Maryją, a musi to zrobić. Na wezwanie imienia Maryi demony już same uciekają często. Ja wiem, jak przy modlitwie, przy osobach zniewolonych, kiedy powtarza się tylko imię Jezusa i Maryi, jaki jest potworny ból, jak demony potwornie się boją, kiedy słyszą imię Maryi, kiedy zapowie się w czasie takiej modlitwy, za chwilę będziemy pozdrawiali Maryję. Zaczyna się momentalnie krzyk, zaczyna się często wycie. Dlatego, że, tak jak powiedziałem, jest to dla nich niesamowite upokorzenie. Kiedyś przyjechała dziewczyna,
z rodzicami. To były początki tego czasu uwalniania, więc były takie trudne jeszcze momenty. I czekali no, w takim pomieszczeniu obok kaplicy. Przyjechałem. Ciężko było z nią wtedy jeszcze rozmawiać przed modlitwą. Była tak dość agresywnie nastawiona. No może nie ona, prawda, bo to nie były jej uczucia, ale uczucia złego ducha, które on przenosi na człowieka często, który w tym momencie pokazuje tą złość tego złego ducha poprzez siebie. Usiadłem koło niej, zacząłem z nią rozmawiać, tak spokojnie, chciałem jakoś rozluźnić tą atmosferę. Nagle takie spojrzenie pojawiło się, bardzo niemiłe, na mnie i mówi tak, mówi, trzeba iść do protestantów, musimy iść do protestantów. I tak zaczął to powtarzać, on, no bo to jej ustami, ale to już nie ona mówiła. Pytam się, dlaczego do tych protestantów trzeba iść? Takie było nienawistne spojrzenie i mówi, bo jej tam nie ma. Bo jej tam nie ma. Dlaczego? Maria jest wszędzie, Maria stara się każdego człowieka doprowadzić do zbawienia, do Jezusa. Natomiast tam jej na pewno nie wzywają, tam nikt jej nie prosi o stawiennictwo. Spotkałem się z taką sytuacją kiedyś, na rekolekcjach przyjechała osoba, no, która miała problem duchowy duży. Ona to upatrywała w tym problemie, problem jakiegoś pewnego rodzaju choroby być może jakiś... czegoś, co nie ma podłoża duchowego. Okazało się później, że jest to podłoże duchowe. I w czasie rozmowy wiele rzeczy udało mi się od tej osoby uzyskać, dowiedzieć. I w pewnym momencie ona się pyta, czy Pan by mógłby się pomodlić. Ja mówię, no pewnie się mogę pomodlić, ale proszę się nie modlić do Matki Bożej. Ja pytam, dlaczego nie? Bo jestem świadkiem Jehowy. Ja mówię, to ja nie rozumiem, dlaczego Pani tu w ogóle przyszła. Nie, bo w moim środowisku wszyscy rozkładają ręce, nie wiedzą, co się ze mną dzieje, nie wiedzą, co mają robić. No ja pytam, no ale dlaczego do tej Matki Bożej nie mogę się modlić? Bo ja się boję. Pytam, Pani się boi Matki Bożej, a czy dla Was ona ma jakąś wartość? Nie, żadnej, zwykła kobieta. I zaczyna się z tych słów takich poniżających Matkę Bożą. Pytam się wobec tego, dlaczego Pani się jej boi? No nie wiem, ale po prostu mam wielki lęk przed nią. I to jest to, co wspomniałem wcześniej. To jest właśnie to uczucie złego ducha, które przenosi na człowieka. No on się boi Maryi. On się potwornie Maryi boi. Więc on w człowieku, w tej kobiecie potrafia wytwarzać taki lęk, żeby się przypadkiem do tej Maryi nie zwracała. Ten człowiek nie rozumie tego. Jemu się wydaje, że to są jego uczucia, jego emocje. Od tej Maryi ucieka i to można zaobserwować w wielu tych środowiskach właśnie, które odchodzą od Kościoła, które odeszły od Kościoła, które no nie są już Kościołem katolickim. Tam, gdzie właśnie Matki Bożej nie ma. Tam nie ma często tak naprawdę jakiegoś takiego logicznego właśnie myślenia, teologicznego myślenia, rozważania na temat roli Matki Bożej. Tam najczęściej jest agresja, najczęściej właśnie jest nienawiść. Taka jest rola Maryi w tym procesie uwalniania, w procesie pomagania ludziom. Wielokrotnie w czasie modlitwy, w czasie spotkań z tymi osobami, kiedy demony no, odzywają się, posługują się tym człowiekiem, mówią, nienawidzę tej kobiety. No, mówią to trochę inaczej. Nie wypada powtarzać tych słów dokładnie, ale mówią, nienawidzę tej kobiety, bo ona nie robi nic innego, tylko się ciągle za wami wstawia. Takie najprostsze świadectwo, pochodzące od złego i tu można podejrzewać i być raczej pewnym, że w tym momencie to on mówi prawdę. Na ogół się nie słucha tego, co mówi zły duch. Wiadomo, że on zawsze próbuje kluczyć, kręcić, mieszać. No ale jeżeli on mówi, że nienawidzi Maryi, no to ja w to mu wierzę. I mówi, że dlatego, że ona się ciągle za wami stawia, no to ja też mu w to wierzę. Taka jest jej rola i tutaj tak naprawdę w procesie uwalniania, czy to są egzorcyzmy, czy to jest modlitwa uwolnienie, tak naprawdę bez Matki Bożej, tam gdzie nie ma Matki Bożej, uwolnienie tak naprawdę jest bardzo trudne i ja sobie nie wyobrażam posługi bez współpracy, tak nazwijmy, czy bez wsparcia ze strony Matki Bożej. Była też taka sytuacja, jeszcze dorzucę, opowiadał mi o tym ksiądz taki zaprzyjaźniony z Watykanu, który posługiwał z ojcem, z księdzem Amortem, Gabrielem Amortem, znanym egzorcystą Watykanu. I przychodziła do nich młoda kobieta. Wiele lat się ksiądz Amort nad nią modlił. Bardzo problem był poważny, dlatego że ta osoba była związana, o ile pamiętam, gdzieś tam z satanizmem, czyli brat też był z tym satanizmem związany i to się ciągnęło przez wiele lat, ten proces uwalniania. I w pewnym momencie ta kobieta zniknęła. I ten ksiądz, mój znajomy, pyta księdza Gabriele, co się stało, dlaczego ona nie przychodzi, czy już jest po wszystkim. On mówi, nie, poszła do protestantów.
No mówili ją, że tam jej lepiej mogą pomóc. I później mówi, i wyobraź sobie, że skończyły się dręczenia. Na modlitwie jest spokój. Ale mówi, poczekaj, ona wróci. Pyta, dlaczego? Tam demon zawsze się wyciszy. Dlatego, że on chciałby ją tam zostawić. On tam będzie bezpieczny. On nie poszedł. I mówi, minęło kilka miesięcy i ta kobieta rzeczywiście wróciła. Ten stan był taki jak wcześniej, nawet jeszcze gorszy.